Generalnie w tej chwili ładujemy się na barki. No to pojazdy z kapa są pojebane. Czy każdy pojazd ma indywidualną barkę, czy się po kilku? Każdy miałby mieć indywidualną. Bo one u dźwigu chyba nie mają. Nie, ja ładowałem po 3 M60 do jednej barki, było ok. No tym Porto przecież. Pana front jest nasza, rozumiem? No na to wygląda. Powiedz mi tylko, że ci ludzie nie będą wjeżdżać do środka. No, mam nadzieję, że nie. Czekaj, wyjdę, lampę otworzę, poczekaj. No to chyba nie powinna być potrzebna. Ej, oni tam wjeżdżają, to tak nie działa. No najwyżej będzie pokaz fajerwerków. Nie powinno być akcji load vehicle? Ona nie jest, a ja jestem. Dobra, wjeżdżaj. Jestem. Jestem. Okay. Kurwa, nie widzę, co się odpierdala na innej. Ja ci powiem. Idę na dowódcę. Próbuję wjechać. Weź im powiedz, żeby nie. Krystal, słyszysz? Co? Powiedz im, żeby nie wjeżdżali na tą barkę, bo się rozpierdolą. Oj, kurwa, zmiecie z planszy. 2.20, ludzie dalej barek się potrafią obsługiwać. A płyniemy do celu, czy podpływamy? Ja na razie się ustawiamy tylko na wodzie. Prze. Jak puść ich przodem, bo oni nie wykręcą. Coś się działo, to wołać, bo se kodzę. Na taki widok, że się wychyla. Nie, nie, jednak nie. O, tamten reserw lata. No tamten bunkier jest cały czas. Będzie śmiesznie, jak dostanę czapę podczas lądowania. No. Ale niecelne, widzisz to? Co niecelne? No ten z bunkra, jak strzelają, to po prostu prują wszędzie, tylko nie w naszych. No mają rozrzut pewnie zwiększony. Ale bez kitu. No. Dobrze, jest super. Wygląda jakby z ręki próbował strzelać, a nie z podpory jakiejś. Ciekawe co to wali, że w M113 napierdala. Ani tymi komunistami, nie? Co nie wiem, no, co oni tam będą mieć. Ruski gier. SLA, to Kałachy, Łazy, Urale, T-72. No myślę, co oni mogą, jaki KM mogą mieć z kapa, jakąś diszkę czy innego. No duszka albo korda, pewnie. Kordów chyba nie ma w kapie, ale nie pamiętam. Albo ten NSVT? NSVki samo, ale NSVki są tylko na niskim, a tam jest ten bunkier. A w tym bunkrze to w ogóle nie wiem, czy statek jest, czy nie bot po prostu. To jest ciężko coś dobrze wcisnąć. Zobaczy się potem w edytorze. Dobra, uwaga, bo przed nami, w miejscu gdzie lądujemy, jest też piechota, także ostrożnie z działem, żeby ich nie zabić. Mhm. Over pressure, co? Co? Tak, wczoraj na liberacji ręczą 3 osoby prawie zabił. Ale jak będziesz na kierowcy, a na wychyleniu ci powiem, jak z wyjazdem będzie. Też pewnie piechota na mnie wpadnie. Lądujemy w lesie. LZ bumper. Oj, 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 co to poszło? Czy centralnie na US będzie jakiś AA site, dobra. Idę na kierowcę. Coś mnie supresuje, więc... Jakaś albo moździerz, albo arta spada. Kierowca gotowy. Dobra, stoimy. O, Krystal nas wyładował. Kurwa, się wychylać nie mogę z jakiegoś powodu, to się zawsze pierdoli. Trójka, na lodzie. Dobra, słyszycie mnie na interkomie? Tak, jest. Po naszej prawej ląduje dwójka i podążamy za dwójką cały czas na razie. Przyjął. Zmiany rozkazów. Gdzieś mi zniknął w prawie. Muszę tapować w ucho.
Nie chcesz się przyjrzeć tym bunkrom? Nie, no jest, jest, tam czysta. Nic nie ma. W środku. No, tam. Chyba leży. Dobra, powoli naprzód. No widzę jakieś budyneczki, ale tylko dachy. Są to takie baraczki z Army 2. To jest AA South. Tam są baraki. Jakaś piechota tam biegała. Ale że, o, jest. Jest. Musisz trochę podjechać w takim wypadku jeszcze. Dobra. Ale jest to stop. Trójka przyjął, patrzymy South Southwest. Z tym kurwa patrzymy Southwest, tak trochę przeleciłem, bo tu nic nie widać. Ło. Dupnął nasz ten M113? Nie, M60 do kogoś strzelił, ale nie wiem do kogo. Coś z prawej mi lekko ekran się przyciemnił, czy jakiś tracer przeleciał. No właśnie, jestem ciekaw, bo... Tam, gdzie przed chwilą była nasza M113, widziałem kłąb dymu, więc... To przyszło. Nie. No, coś właśnie coś wybuchło na west. Sprawę. No, na west, tam gdzie się patrzy. Brzmiało jak RPG lecący, który w coś zajebał. Był przez chwilę taki świst silnika. Nie, dobra, to nie jest teraz, bo piechota jest za nami. To nasi strzelają. Od co z pleców wyleciało. Nie wiem, co to jest. Karl Gustaw czy innego gówno? Albo M60, może strzała. Może, taki świst dziwny. Albo że jest RS, a nie mam, to może dlatego mi się dziwne te dźwięki wydają. Niżej. No widzę jakąś piechotę jakieś... za namiotem. No, dokładnie to miałem robić. A to nie wstrzymaj. Nie wiemy czy to ruch, czy nasi tam są. Pewnie ruch skrobuła diszka. Głupio byłoby ich zaorać. Tam się coś dymi za tym compoundem w ogóle na 300. Tam... Ciekawe. Sam fakt, że siedzę w pozycji kierowcy, coś się zajebało w skrzynkę. M113 wjechał chyba w skrzynkę i... M113 eksplodował przed chwilą. A, no tu były skrzynki. Skrzynka go tak zdetonowała? Widzieliście skąd zaszło? Wydaje nam się, że po prostu wjechał w skrzynkę i eksplodował. Chyba, że są tu miny. Trzymajcie, teren może być w sumie zaminowany. Też tak może być. Nie ruszamy na razie czołgami. Jak już to do tyłu? I to no. Koło tego M113. Nic tam nie ma. Nie wiem, że przekażę dalej. Wracając, ciekawy sam fakt, że siedzę w pozycji kierowcy, wpierdala mi 20 FPS-ów, nawet jak mam ten widok 2D, czyli w teorii kurwa nie ma nic do wyświetlenia, ale gry. Ciekawe. Prawy widzisz. Rozglądam się wokół tego M113, no ale nie widzę miny ani nic. Trzeba by sobie trawę wyłączyć. No, w sumie. Taki mały haksik. Low. Nie, ma min. Patron saperski, kurwa. No nie widzę, szczerze mówiąc. Dobra, chowam się, bo mnie odłamki zabił. Ale tak kurwa, tak po prostu, żeby wybuchli i nie polecieli w kosmos, to też tak coś to śmierdzi. Może Zeusowi się palec omsknął. No może. Może to boty były, no bo nikt też nie wyszedł, nie? A jest teraz trochę zepsuty i... Znaczy, no ja nie... No? Co to było? Coś wybuchło. Czwórka, atak artyleryjski z lewej strony, pojeździerzowy, słyszałem pociski. Nie ma min w tej misji. No mines in this mission, okej. Okej. Okay. Nie wiem, co jest w kierunku west. Na wyłączenie trawy daje całe 2 FPS. Dobra, przekażę to dalej. HQ, this is Saber. Oho, zaraz kolejna poszczanska jedzie. Face Blue Rally is under mortar fire from the west. No tak, wjeżdżajcie w skrzynki. Ezu, psyta. Bo coś go trafiło przed chwilą. Ty, no coś strzela. No jakaś arta chyba, będę coś mówił na radiu. No tak celnie? Nie ta częstotliwość. No to wybucha jak takie... Bardziej, nie wiem,
mało kalibrowe działko. W całości prawdopodobnie na nas jakiś czołg strzela. No, też mi się tak wydaje. Skanujcie i szukajcie go, bo... No, kurwa, skąd? Widziałem jakiś tracer przylatujący tutaj gdzieś. Nie wiem, kurwa, przez drzewa pewnie. Tutaj czwórka, nie tracer, a dźwięk wystrzału gdzieś z kur, także tam jest albo art, albo czołg. Prędzej czołg, zeskanujcie góry. Nie, na górach nic nie ma właśnie. Czekaj, wierzę, obryj w lewo, wierzę bardziej. Ja też jak gówno widzę. Ta lewa strona mnie zastanawia, czy tam się coś nie mało. Skąd kurwa czołg by się w górę wziął? No, to jest dobre pytanie. Po co się tam wpierdalał? Nie wiem, ale to nie wybuchało jak moździerz. Nie wiem, absolutnie nic nie widać, a bez termo, no to przez te krzaki to też powodzenia. No, na siwce się. Witać, czołg na 260, góra. 257, 16,5. 679 metrów, artyleria. Kurwa, jak ty się chowasz, to mnie zmusza też. No, czekaj. To nie jest artyleria, to jest pewnie D30, który waliło directem. Tam no. Ładnie też? I cyk. O. Ale schowane ładnie, nie było im w ogóle widać. Nie wiem, trzeba się... Tylko do całości, na Azmucie Zachodnim mamy tą siatkę. Mamy siatkę i działa prawo, niżej. Dobra, nie możemy z tego kamienia wyjrzeć. Taki jest plan, tylko kurwa, no na chuj się to na trzy raz potem wpierdala. Nie wiem. Nie wiem. To się może najwyżej, najwyżej wyprzedzimy. Dobra, jedź, jedź, najwyżej będziemy cofać. Masz smoke jak było źle? Stop, stop. 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 To był ten. To tak jest. Przeodwuję. Bunkier. Bunkier był w lewa strona. Stop, stop. Stop. Na 183. I dojść do tej barykady przed nami, ona nas trochę osłoni. Nie ma obok nas naszych, nie? Nie ma, nie ma. Jedź. O, raj równo. Nie wiem, co jest na prawo za drzewem, krzakiem. Mogę zaraz skosić. Dawaj jeszcze naprzód. Do tej barykady, tak? Ona jakieś ja miała polecieć. Skoszę to. Nice. Ale co? Naprawdę i utrzymujemy pozycję teraz. Coś tam jest strzał. W lesie po lewej też są. Tu trójka zajęliśmy pozycję, obserwujemy, rozstrzeliwujemy wszystko, co widzimy. Trójka, jesteśmy po waszej lewej. Tutaj jedynka. Da się usłyszeć. Powoli, jeszcze kawałek, metr do przodu. Chcesz się wychylić za nich, czy ona nie najechać? Tak, bo chcę podejść do nich, ale nie wjeżdżaj na nie. Dobra, stygnie. Musiałem zobaczyć, co jest za nimi po prostu. O, jest, widzę piechotę. Wiemy chyba nie, że ją blokuje. Dwójka i będziemy patrzeć na fałki. Przyjąłem. Trójka obserwuje Southwest w tej chwili. Widzimy piechotę. Czwórka, pierwsze. I to chuj. Czwórka, tutaj czwórka, jesteśmy koło jedynki słogały. No to 2-8 widzimy. Okay. No to dostańcie pierwsze. Juri? Chciałem wysiąść, bo nie mogę założyć pojeździechał mu, co tam? 228, widzisz? Piechotę? Wysoko? Ten bunkier... Nie, nisko. To zasłaniami ten. To się już nie tak daleko, bo tam jest na D, zaraz zostaniemy. Dobra, przyjął, przekażę. Chowacie? Chowaj się, dobra. Mają RPG-ów w opór. Kregów, do widzę. Dobra, będzie git. No ja pan jechałem na ten bunkier. No nie szkodzi. Trójka, co macie? Trójka na Southwest, bardzo dużo piechoty w zbrojonej wyrwek. Opadaj, okay, typie. Macie radę chyba. Bez problemu na razie. Okay. Będziemy patrzeć tam południe, coś nie jedzie z tamtej drogi. Wyglądają trochę jak ten ludowe wojsko polskie. Tak, bo i te hełmy mają takie, nie? No. I Polak. A, smoka życi. O! Co? To chyba od skąd przyleciało? Nie wiem. No, nie widziałem. Ale lata. Nie widziałem nic. Nad nami. Mogę się wycofać. Nie, stój tak jak stoisz, widzę.
Co jest w ogóle z tym celem dotarciem? No, tak jak widać. Tak jakoś nie naciera. O, uwaga, czołg mamy. 225. Widzę, zbliża się drogą. Wyjedź. T-55. Wyjedź. Mhm. Stop. 220. 220 się przemieszcza. Elewacja minus 0,7,5 i cały czas w lewo jedzie. Wzdłuż drogi. Pewnie za chwilę nam wyjedzie na pysk. To czekamy. Jak było źle, to mogę dać wstecznie. Nie, utrzymaj. Na razie trzymam. Tu trójka w naszym kierunku z Face Purple Rally zbliża się D55, przynajmniej jedna sztuka. Będziemy próbowali likwidować. Zrozumiałem, pomożemy wam. O, widzę, jak się drzewa łamią na 221. Ktoś tam jedzie. Kolejny czołg. Pojechali go upolować? Kurwa, chowa mnie do środka. To wiesz? Bo ja akurat nie patrzyłem. Nie wiem, bo waliłem na ślepo z wyprzedzeniem, więc... Ile mówiłeś? 221? 221 i jechał w lewo, no. Przyjąłem, uważajcie, bo ten T55 może być zaraz tutaj za zagrędę po lewej. A jeszcze na 221 obserwowaliśmy ruch. Piechota. RPG-a miałem, przypadek nie, w ręce. Zwykły rifleman. Dwójka, jakbyście byli w stanie skosić drzewo i krzak po waszej lewej stronie, to by nam bardzo pomogło. Dziwne. Chyba dwójka jest na blokadzie, nie usłyszał. Przyjął. Albo uznał, że tak. Dwójka podać to tłumaczy po angielsku. A nie, dobra, będzie chyba taranował. Chyba się odbił. Dobra, to już okay, nam pomogło. Tyle wystarczy, dzięki. Sporo więcej widać. To dwójka są przed nami na drodze. Gdzieś Arta chyba nadupia. Cele miękkie rozpierdolcie między drzewami 220 przebiegały. To nie było na szczęście. 220. 220, tam piechota biega. Czołg zniszczony. To są RPG-i, to jest strzelami. Typa, że to jest 220. Tak, dwójka, sugeruje się wam wycofać za bunkier, bo latają w was RPG-i w ilości sporej. Widzisz, Yuri? 220 nisko. Jakieś 225 może o tam, gdzie kustowali. A, teraz widzę. Tam biegają, czarne mundury. O, blisko nawet są. Zresztą w kompanii czołgów na dole przy bunkach. T55, gdzie? Opozycję mamy naprawdę dobrą. Jeszcze ten bunkier z lewej trochę zasłania. Mam jeszcze jeden czołg. Oj, nasi dostają czołgu. Dwójka została. Nie widzę tego czołgu, zasłaniają mi krzaki. On jest... O, znowu dostali. On jest centralnie za tym bunkrem takim heksagonalnym, od tym gdzie oni stoją. Zrób metr, dwa do tyłu. Obrywaliśmy go, ale to zrobiłem naprawdę. Chyba nie obrywaliśmy. Stop. Trafił w trencza. Chyba go trafiłem. Poprawiłem, zniszczony. Dobra, zniszczony. Nice. Jak widzisz tam, to ja tu na razie stoję. Ten trencz to jest zajisty cover. Zniszczyłem drugi. Nice. Nice, crew. Jest kolejny. 203. Drzewo. Ale dostał przez drzewo. Przeleciał koło nas. Ma na nas widok. Nie widzę go, czy stoi, czy pojechał. Mamy kolejny czołg. Likwidujemy w miarę możliwości. Przyjął. Macie tam dobrą pozycję, także jak najbardziej. Ale co tam, jakiś jeszcze czołg jest prawej? Wysiedli chyba. Może pod nami. Tutaj czwórka z pojazdu wyszła piechota. Dobra, jest, a to czwórka musiała być. RPG! I nie ma RPG-a. Dobra, podjedź metr dwa do przodu, żeby Yuri miał widok na nas po prawej. Czekaj, piechota 160 lewa za bunkrem z flagą. Lewa za bunkrem? Tam, za tymi krzakami, no tu biegali, strzelali do mnie. Jaki nie widzisz, co zaraz podjadę na metr dwa? Jest, widzę. O Jezu, właśnie pole. Trójka, zamów 1-4-5, 1-4-9 z naszej pozycji, piechota naciera. Dwójka do jedynki, czy możemy się... Dobra, podjeżdżam w front. Tą prawą widzieli. Dobra, jedzie chyba za nami. Już zapierdala. Jedzie. Oj, no! Czemu nas wjechali? Nas do Biomach. Tak.
Jeszcze nie pojechał. Wycofaj, czekaj. Nie, dobra, niech nie skopinuje. Czy jest jakaś piechota tu przebiegła? Dobra, nikt mi się nie wkręci w gąsienica? Powinno być okej. Jak tak to jebać go? Dobra, będę ruszał, jesteśmy za tobą. No tylko przed nim miałem kasta. Olej to jest 113. Ty w sumie omega? Tutaj czwórka, przyjechaliśmy w bunkry, jesteśmy. Wyjedziemy na lewą stronę od lasu, dwójka, trójka wyjdzie troszkę na prawą stronę i utrzymaj pozycję. Trójka przyjął, prawa strona. 28, jadę. Czołg w mieście, czołg w mieście. Na 253. Możesz strzelać? No to już miał. Tu jedynka, mamy czołg w mieście. Ale wierzył cię w takim razie. Widzę chyba siatkę maskującą blisko 250. 255, to jest jakiś pojazd? Wolny ogień. 253. Możemy strzelać bez rozkazu. Próbuję zlejzać, to nie jest 400 metrów imo. Może się na krzakach coś jebać. Nie wiem, strzelę i zobaczę. Z prawej coś strzeliło, ostro z prawej. Dobra, ten dostał jeden. Aha. Jest czołg przed nami. Powoli naprzód. Nie, to nasz. Nie powinni tak puszować. Coś może być na 280, bo tracer dobra, z prawej leci. Powoli naprzód, ale prosto naprzód, offroadem. Bez linii na drodze. Tutaj czwórka ma ostrzał z jakiejś armii. Dobra, patrz tą prawą, Krystal, tam bankowe jest czołgi schowane. Do prawej? Tak, tak mi się wydaje. Widziałem tracer, który z prawej przeleciał. No dobra, wyrównamy linię. O, ktoś przyleciał znowu, no, z prawej. Czołg zniszczony nasz. Nie powinniśmy kontynuować natarcia. Masz rację, absolutną. Utrzymamy z prawej coś przyleciało, zdecydowanie. Ja bym wycofał i przez te krzaki z prawej trochę podjął. Bo mamy obniżenie terenu. Działaj. Nadaj Krystal, że to z Westa przyszło. W sensie pocisk uderzył. Bardzo możliwe. OMK jakaś tu się czai. Czekaj, gdzie jest West? Tu jest West, dobra. Czekaj, tu coś strzeliło? Front? Nie widzę, nie, krzaki. To uderzyło, dobra. Uderzenie było. A się chowa. Mogłem zrobić flankę. No tu jesteśmy niżej. To jest lepsze. Dobra, stop. Nasi coś strzelali za tymi krzakami. Coś jest przed nami. Piota? A nie wiem, czy to nasi. Druk, RPG. Coś jest na 293. Chowam się, bo mnie opresują. Zablokowano mam wieżę z jakiegoś powodu. Uszkodzona? Nie, zablokowało mi się po prostu. A nie przeładowujesz? Nie mogę wracać kapolą. No to ci się zepsuła pewnie. To muszę wysiąść? Ja wyskoczę. Ktoś cały czas wali z tego 24. Nie, dobra, nie mogę kapolu obracać, także jest chuj. Dobra. Jest czołg. Lewa. Nie będziemy ukruszać. Nie lewa. Jeszcze bardziej lewa w obniżeniu terenu. Widzisz? Między drzewami. T-34 chyba. To jest transporter. Mogę to Krystal naprawić, ale silnik musi być wyłączony, więc nie możemy wtedy wieżą ruszać, więc na razie chyba. Musisz klasycznie z lunetką powiedzieć. O kurwa, RPG. Widzę skąd. Tylko kontakt z mostem. Na lewo tej też więcej pioty. Ale to z tego zachodu jakieś dwa te ciaki były i to tyle. Ciekawe, smolarcy ci musiałem w końcu uszkodzić. To najgorsze kurwa, że razem to ja teraz będę tylko po kompasie zwykłym określał. Jest okej. Nie ma DUI. Jakby z ręki zgrożę 4. No DUI trochę ułatwia robotę. Dobra, na 250 powoli naprzód. 270, przepraszam. Chyba, że szybki Reaper. 270 już. Tu jedna, jeszcze jeden czołg jedzie. Myślę o tej skale, co jest za nami po prostu. Trójka, zrozumieliście? Trójka przyjął. Myślimy, czy by nie spróbować zająć pozycji. Kawałek na północ, północny zachód. Od naszej bieżącej pozycji będziemy mieli dobry widok na całe miasto. Okej, jedźcie tam. To było ciekawe, bo tu jest tam z enemy scout oznaczony, możemy im najechać. Trójka przyjął. Czy daj najpierw jakieś 30 metrów do tyłu i wtedy dopiero odkręcaj. Mogę cofać? Cofaj, śmiało, za nami nikogo nie ma. Bo już jeszcze. Nie cofa tak chętnie. Dobra, i teraz dawaj centralnie na 350 na skałę. I objedziemy ją z prawej strony i tam spróbujemy się gdzieś zasadzić. Yuri mi wie, że cały czas na south-southwest. Tam ktoś jakiś enemy skład oznaczy, no. Szukam jej, ale nic nie widzę. Tak, o skały obiec z prawej i wyjedziemy od jej północnej strony. O, chociaż kurwa, to jest widzę więcej drzew niż się spodziewałem. Czekaj, myślę, że będzie okej, tylko te kamienia.
No. O, i tu między kamieniami a drzewami. Byłoby zajebiście. Panie drzewo, proszę wybierdać. Dobra, powoli teraz. Tuj. Ło, T-34, ona jest chyba rozwalona. No, na wszelki wypadek. I jest jeszcze drugie. Tak, nie, dobra, oby są unieszkodliwione. Dobra, powoli na przód. Stop, stop. I tu powinniśmy mieć zajebisty widok na przedpole. O tak kurwa, i trochę na miasto też za bardzo, ale... W razie czego się cofniemy. Tak, coś na strzała nie rozwali, to się zdążymy schować. Widzę typów tam dalej. Dwójka wyjechała z naszej lewej. Tam strzelę w tą duszkę, albo ty właśnie strzelasz. Aha, bo tam jest... O, tam jest cały obóz. To jest co? To jest ta... A, take the artillery base. To ten jest ta baza. Teraz kurwysyn, jeszcze ogniem odpowiada. Krzaki mi no. Psują lejza z tej pozycji. Z prawej coś leci. Nie, już ktoś tam dobra. Ora, a, droga. To, widzę. Dwójka ora. Okej, dwójeczka... O, wy też ich widzicie. Postaramy się, żeby krzaka żadne jest nie wyszły z tego miasta. Dobra. No, póki co absolutnie... Absolutnie nic nie widać. O, kolejny piechociarz na 256. Toczymy się z górki po prostu. No, piechociarze się zaczynają pojawiać. Tracer przeleciał czołgowy z za białych hangarów. Za białych hangarów? Długi zielony tracer. O, właśnie chyba dwójka gora. Okay. T34. Piechota lewo, koło flagi. A tu dwójka, patrz, rozwaliliśmy czołg. Dwójka. Stój. O, T55. Chyba wysiedli. Nice, wysiedli. Chyba to są nasi koledzy od mnie. Nie wiem, czy chcą mi przebiec przed pancerzem. Czołg prawa. Nie, to go gdzie masz czołg? Z prawej. Prawa. Jest, dobra, na drodze. Ale to niech się piechota odsunie. Uwaga, piechota, odsunąć się, będziemy strzelać. Dobra, clear. Zniszczony. Trójka, czołg zniszczony. Nikt nie oberwał? Nie, bańka, nie. Shadowuję. Dobra, uwaga, stój, nie ruszaj się, piechurzy wokół. Prepare to defend. A skąd będzie natarcie? No, nasza poprzednia pozycja była fajna. No, widzę się, UAS. Też... 198. South jedzie. Sejby 3, z południa obserwujemy, jedzie UAS. Możecie strzelać bez rozkazu. Dobra, możemy walić bez rozkazu jak coś. Nie strzelaj. Jak strzelasz, to mi psuje zerowanie. O, to nie wiedziałem nawet. Chyba. Na szczęście my jesteśmy w bezpiecznej pozycji. Duża szansa, że trafi w kamień albo jest atakowana od południa. Dobra, podjęć 5 metrów do przodu. Czwórka przyjęła, zajmujemy. Gdybyśmy widzieli. O, nawet mniej, dobrze. Możesz trochę cofnąć. Dobra, to zobaczysz w walbę z rozkazu. Jasne. Jeszcze? Ja obserwuję jest południe, okay. Znaczy ja obserwuję zachód na wypadek, gdyby coś miało przyjechać. O, widzę piechotę. Jest sporo piechoty, takiej totalnie luźnej na 195. Po prostu biegną sobie przez pole. Poślę parę hitów tu na drugą stronę. Trzy od południa zbliżają się co najmniej trzy drużyny piechoty. Atakujemy z KM-a. I z armatką. I z armaty. Ale lecą. To ich trochę speszy, może arta by to mogła. Z hitów walisz, nie? Tak. Dobra. Wracam do obserwacji zachodu. No trochę Hero się. Stealing all the fun. Trochę ich to spowolniło. Ci są trochę daleko. O kurwa, ale teraz w rakiety gdzie lecą. Ojo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 j
Może przekaż na radiu, że dostaje, że miasto zostało opierdolone. Zostaje być 3, obserwujemy to miasto. To był w ogóle hit, nie? Spadają rakiety i chyba za dużo z tego miasta nie zostanie. Coś odleciało właśnie. To logistyka mogła być, bo ona tam stała.
To ten mor. Ale byłby kwik u nas po czymś takim, o jest. No. Ale był komunikat, że artyleria nadchodzi. No niby tak, no ale wiesz, zwykle się nie spodziewasz takiego kurwa wpierdolenia. Mógłbyś się schować w domu, a dom się składa. Tak jak ta obrona ambasady przez Polaków. Pierwsza minuta już nie była ambasada. Ta piechota, co tam szła, to chyba na tyle... Chyba na tyle nie chcą przyjść, że się kręcą gdzieś w tym lesie już. No bo ty ich speszyłeś, oni teraz w kombat weszli i oni będą podchodzić do każdego drzewa, oglądać je dwa razy i będą szli trzy razy dłużej, no. Będą podchodzić po prostu, wiesz, tak stopniowo. Albo wpadnie w nieskończoną pętlę, podchodzi drzewem i się skończy natarcie. Saber 1 do Saber 2 zgłoś? No i mocno spowolnie, więc Arta to tam przeorać. Udało nam się przejąć i naprawić wrogie T-55. Gdzie nam dołączyć? Jedynka przejęła wrogie T-55. Nie przejmuje teraz powodzenia? Kierunek? Nie, ty utrzymuj dowodzenie. I nie wiem, co się w ogóle działo, więc utrzymuj się. Jakiś tracer widziałem. Okej, wiecie co, jesteśmy atakowani niby z południa, ale za wiele się tutaj nie dzieje. Tak więc... Pojedźcie na niedaleko pozycji Saber 4 i stamtąd poszukajcie jakąś dobrą pozycję. Coś przy łodzie biegaj na siebie. Coś friendly fire chyba robi. Punkt Charlie, tam dopiero podziwiam się. Powtórz. No, właśnie poskładało kogoś. Przyjąłem, najpierw podjadę na punkt Charlie, potem wyrzucił to po złodze. Charlie na punkt Saber 4. Wiem, że się wykrwawił. Okej. Dogadajcie się tam. Oj, jadą pojazdy z... Nie widzę za bardzo, jak ta 193. Break. Tutaj Saber 3, widzimy pojazdy zbliżające się od południa do miasta. Zrozumiałem. Są transportery, ale... No. Nice. Następny zapierdala, 198, zbliża się do miasta. Mhm. 201. 202, MTR. O, ale leci. Nie, przez... Trzeba go tak nie trafię. 206 będzie zaraz. Albo wyjedzie na drogę, albo wysadzi tam piechotę. Widać drzewo przewrócone. 206, spodziewam się. Chyba się zatrzymał. Pierwszy ładnie trafił. To kurwa, zaraz się okaże, co my kontratak sami powstrzymamy. O, T-55 na 274, tego nie wiem, czy to nie jest nasz. To może być ten przejęty. Saber 1, czy ty jedziesz od zachodu z kierunku bazy artylerii? Potwierdzam to my. Potwierdzam to my, jedziemy robią. Dobra. Łamią się drzewa na 204. Widzę kolejny pojazd, przestań strzelać na chwilę. Wstrzymuję. Dwójka tu do czwórki żyjecie. Bardzo blisko krzaki przejęły. Jeszcze poprawię. 911 metrów. 913. Podło bokiem po to. Widziałeś jak skręcił, nie? Słyszycie mnie? Słuchaj, tutaj jedynka, ja tam widzę coś płonie, ale nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Okej, dostali ostrzałem artyleryjskim i chyba już nie żyją. Przyjął... Jest. Coś strzeliło do naszego... czołgu. T-55, 190. Widzę. Który jest nasz? Bo jeden jedzie, o właśnie. Hit, zniszczony. Jeszcze jeden. Jeden. Zatrzymał się za koroną drzew. Mogę wyjechać do przodu, jak trzeba. Nie. Wyjeżdża. Kurwa, krzaki mi psują lejza. Robię na ręcznym. Chyba nasze te do niego. Strzeliło. Nasze te. Myślę, tak. Nie trafiony chyba nieaktywny. Chociaż nie odpowiada ogniem. Krzak ma zasłania. 332 metry około. Dobra, trafiony zniszczony chyba. Bo widzę ciemny dym. To chłopaki ręcznie chyba muszą, nie? Strzelać, bo tam nie ma lasera. Kurwa, może być jeszcze aktywny ten T-55. Szaki RPG do niego nie doleciał.
Nie jestem w stanie stwierdzić, czy trafienie. Coś naszego wyraszuje. Cały czas jest aktywny. Nie wiem, ktoś go tam zaraz przejedzie. No ile kurwa może wytrzymać ten? Wiem, 60 nasz na 201. Mhm. No już on musi mu dupnąć. Dobra, to dojebie. I nasza ataczka z miasta wyjeżdża. Podejdź minimalnie do przodu. Dobra, wysiadła załoga. Jest kolejny 187 na szczycie. 18,6 elewacja. 187? 189 w tej chwili. Ja widzę, widzę. 525. Skała, skała. Skała mi odbijano. O, sorry, trochę za daleko podjąłem. Hit? Hit. Chyba nie, no był Intel, to był Intel. Trójki, jak wygląda wasza sytuacja? Ja tam raz po raz spoglądam. No trójka, nasza sytuacja wygląda bardzo dobrze. Widzę, co do ciebie jeszcze. Otwieramy atak, jest dobrze. Okej, my tutaj z jednej strony. Oni tu aż są. Pancernem, spoko. To jakaś tetka cofa. O kurwa, ile się tym zaroiło. To chyba nasza tetka cofa, nie? Nie widzę jej. Bo ona może wyjechać na tej piocio. To jest nasza. Trójka, z naszej pozycji wydaje mi się, że macie tam najlepszy widok, więc jak bo teraz widziłem, sobie nie jeżdżą. MK już się zawinęła. No pineout. Just in case. Może być bot, bo ty też czas. Czołg 184. Widzę, do przodu daj. Przód? 184, 700 metrów, elewacja 78. To jest dwójka, mamy czołg na liście od nas. Nie wam, zabiliśmy go. Możemy na razie zostać tak wysunięci. Dobra, zniszczony. Także nic do nas nie strzela za bardzo. Opozycja nam się trafiła, bdyby. No, ładnie wybrana. No ale nie, 12 zmechanizowana to jest... Oj, nasz czołg dostał. Nasz czołg dostał z lewej. No. Coś przyszło. Może. Możesz jeszcze tak. Do przodu trochę. Czerwony tracer w niego strzelił. Ale dostał. No ale czerwony tracer. Dwójka, chyba friendly fire macie od kogoś. Jedynka do czwórki. Ja można kurwa przejść. Czy wy do nas strzelacie? Neguję, jedynka otrzymuje. Jedynka otrzymuje no, pozycję w mieście. Chyba, że to wróg nagle ma czerwone tracery, ale... od friendly fire'a. Tu trójkę widzieliśmy, czerwone tracery lecące w waszą pozycję, także zdecydowanie tutaj lepiej. Tutaj czwórka, otworzyliśmy to ogień do czołgu, który otworzył teraz ogień pierwszy, tak? No jestem czwórką, nie? Swojego. Nie byłoby Armor Forces bez Friendly Fire. Dobra, przyjął. Jedzie szyłka z południa, dwie szyłki. Tutaj trójka, widzimy z południa, zbliżają się do miasta trzy szyłki. Niszczymy. Trzy czy dwie? Dwie. Mi umknęło, dwie. Teraz już jedna. Poprawka, dwie szyłki, jedna już zniszczona. Przyjął. Zniszczone obydwie. Obydwie szczyłki zlikwidowane. Chciałem strzelać tym tetka, a to nasza. O chuj. Co to? Atomówka. O shit, chowaj się za skałkę. Moje klatki. Jestem ciekaw skąd. No to co, no to teraz nie wychodzimy spod pancerza. Włączamy system nadciśnieniowy. Zamknięty obieg. A tu dwójka. Gdzieś z lewej dupło. A, czy my dostaliśmy jakimś nukiem? To trójka potwierdza. Co się wydarzyło? Jedynka, break. SLA nie chciało break. Oddać to znikomo teren. Nie wysiadać z nie wysiadać z pojazdów. Spoko. Ale ładny opad jest. Nie wiem, piechota sobie stoi na czaszkę. Przed nami prawie. Nice. Ej, ja poszłam. Oho, the capital is no more.